to idziemy zabić chyba te bossy, nie? Bosiki, bosiki, na na na. Ło, bosiki, na 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 na. Zaraz mi tu wyjdą i zaraz mi zrobią. Ty on do... Co? Ile on tam dostał, ty? Cała 60 wpadła. Chyba, że tam było parę ich zestakowanych, nie wiem. Okej. Mamy jednego, mamy drugiego. Ale wydawało mi się, jakby ich było więcej, bo strasznie dużo ammo w ogóle przyjęli. Czekajcie, może my sobie pozamykamy tutaj wszystkie drzwi. Żeby w razie czego ktoś mi nie wszedł od tyłu. Dobra, szukajmy teraz reszty zawodników. Słyszałem jakiś ten, krzaki. Dobra, to będzie bocik. Lampy, lampy. Oho, jest tam chyba raszalka. Ale wiecie co zrobimy? Walniemy granata. Bo one jak granat poleci, powinny się... Powinny trochę się... zacząć ruszać. Oho, 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 oho. Z latarką idą. Dobra, czekajcie, cofamy się. Cofamy się, bo to idzie latarkowce idą. Próbujemy je tak rozstrzelać. Bez noktowizora. No to tylko chyba na marszalka została, mi się wydaje, nie? Do odszukania. Dobra, marszalkę słyszę gdzieś tam po prawo, więc ona pewnie będzie się chowała na ostatnich pokojach, jak to zwykle bywa przy raszalce. No on tu jest na ostatnim pokoju, po prawo, po lewo. Jezusie, ty! Tego to się, żebym się nie spodziewał, no, że ona tak mi wyskoczy. Myślałem, że ona będzie tutaj, wiecie, siedziała tutaj sobie spokojnie w tym pokoju. Ale mi wyskoczyła, ty skubana, macie bitcoina przynajmniej? Daj bitcoina, No nie ma bitcoina. No trudno, ale dobrze, że miała, miała tą gorszą amunicję. Bo gdybym miał apeki, AP-20 do shotguna, to jest szansa potencjalnie, że już bym nie żył, nie? O, coś idzie. To idzie bot bez dźwięku, widzowie, bot bez dźwięku. Dobra, teraz trzeba doładować amunicję, bo trochę tego ammo jest mało, nie? A mamy dość sporo magazynków do ładowania. A, o tak, o, dał panowi Olusiowemu slinka? Ja to dziękuję, to może dlatego on tak przeżył tyle ammo, ale to nie, to w sumie nie ten. To nie jest ten, przecież ten, co tak przeżył tyle ammo, to był ten z przodu, być może on ma forta, ty. Albo kolejnego slinka. A nie, on na pance tyle przeżył, okej. To jest chyba ten właśnie... Boci, który dostał ode mnie taką fajną seryjkę. I on ma pakę. To Slick szybciej padł od tej paki, ty. O, nieźle. Dawaj, piciu. Dawaj, granata. Dawaj.
No w sumie już nic. Tych broni nie potrzebuję. Po wipe'ie to będzie jedna wielka gonitwa za tymi broniami z tych bossów, nie? Bo to w sumie po wipe'iku to te bronie to będą nawet bardzo, bardzo przyjemne po wipe'ie, nie? Ale to dopiero po wipe'ie. Chyba są bossy po raz kolejny, widzowie. Oho, faktycznie są bossy. O jak... Wow! Za boty. Halo? Co to są za boty? Czy to są te? To są te Bloodhunty? Boże święty, ja mam zawsze taki... Taki chyba ten... Mam takie szczęście, że spotkam tylko takich botów, nie? I to jeszcze w najgorszej pogodzie dla mnie... A... Okej. Czyli jeden strzał, no nie wystarczy za bardzo, żeby powalić takiego Bloodhunta. Kolej ze staną dostał w głowę tej... A mnie się nic nie stało za bardzo. Ale mamy jednego zabitego. Jeszcze tylko trzech. Albo czterech. No, trochę ich tutaj widzę, jest dużo zabitych. Czekajcie, mamy tam jednego. Tutaj mamy drugiego, tu mamy trzeciego, czwartego i chyba piątego, więc chyba wszyscy tutaj nie żyją. Nie jestem pewny, schodzę tutaj w dół, ale jestem... troszeczkę... niepewny tego. Może wezmę... klikaj mi to. Może wezmę przynajmniej jakąś taką broń. W razie W na blisko. PBP to jest ta dobra amunicja akurat. Ale co mówicie, że jeszcze jeden powinien być? I tu mamy tego jednego zabitego. No mamy na razie czterech, tak? Chociaż rzucałem tutaj granaty i nie za bardzo się ktoś odezwał, nie? Było cisza. Cisza i spokój była, jak rzuciłem granata tutaj. Więc być może jest szansa, że aktualnie już tutaj na przykład nikogo nie ma, nie? Jeżeli chodzi o te boty. Czekajcie w ogóle, bo trzeba to trochę inaczej zrobić. A biorę tą AVS-kę. AVS-ka trochę więcej miejsca. O, ale zawiało. Jezu, ale się otworzyło, ty. Rozświetliła Olusia. Jasność.
Wydawało mi się, jakby ktoś coś gdzieś chodził. Spróbujemy rzucić granata, może coś się odezwie jeszcze, nie? No jednak nikt się nie odzywa za bardzo, no nikt się nie odzywa, więc chyba... Chyba nikogo już nie ma, mi się wydaje, nie? O, fascika mamy, trochę lepszy hełmik. O, tak powiem szczerze, nic ciekawego po tych bloodhuntach widzę nie ma. No ale tutaj chodźmy zobaczyć w ogóle jeszcze tego gracza, którego tutaj przypadkowo ustrzeliłem, ale chyba tego nawet nie nagrałem. Tutaj jest, nie? O, to Jozin z Bazin, ty. 47 poziom generalnie. O, a on se poszedł na takim mosinku zmodyfikowanym. Okej. Okay. Alright. No, ciekawy mosinek, nie powiem, że nie. Dwa granaty, ciekawy mosinek. Dobra. Cóż. No, każdego szkoda. Nie wiem w ogóle, jak ten pierwszy dostał tą głowę, nie? Ja celowałem chyba, nie wiem. Nawet w głowę chyba nie celowałem, nie? Jakby... Mam wrażenie, że coś chyba... Mam takie wrażenie, że coś tutaj chyba złego się wydarzyło, jeżeli chodzi o te hitboxy, bo chyba nie celowałem tam, gdzie on dostał, jakby zginął bardzo szybko, więc chyba dostał w głowę idealnie koleś, po prostu dostał jednego strzała w głowę, na to wygląda, ale chyba, nie wiem, co się wydarzyło. Coś się wydarzyło, a ja nie wiem, co się wydarzyło. To strzelasz, bo podejdę. W sumie podejdę, zobaczymy tam. O! No! Ej, te strzelanie, powiedzmy, momentami. O! Teraz upadł. Ale tam było dwóch, nie? Trzeba o tym pamiętać. Wie co? Ja może pójdę sobie tutaj w kierunku tego kolesia, co tutaj leżał w trawie. Ja może wezmę może magazynki po nim, nie? Bo on gdzieś tutaj powinien leżeć. No, ostatnim strzeliłem w niego, ostatnim trafiłem. Znaczy, on dostał ode mnie tam chyba dwa albo trzy razy, ale nie potrafiłem go zabić. Czekajcie, gdzie jest to ciało, które tutaj leżało? Bla, 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 bla. Do mnie było?
No to brzmiało tak, jakby to było w moim kierunku, ale nie wiem do końca. Czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle? A, jestem tutaj, dobra. Które się za... O, tutaj on leżał, dobra. Tutaj mamy go. No. Troszeczkę się za... No i brakuje tego słowa, widzicie? Dobra, to z racji tego, że tam jednego zabiliśmy, no to chyba tam wystarczy teraz podejść i tego drugiego chyba dorwać, nie? Ale może pójdziemy może od tyłu? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że najlepszym pomysłem byłoby takie obkrążenie tego. Wyjść na tyły. Coś tutaj jest. W okolicy tego kolesia, jak zabiłem. Aha. W sensie... Celowałem w głowę, ale chyba nie dostał w głowę i dostało ciało koło niego, nie? Ale dobrze, że koleś trochę powoli wstawał i mogłem się jeszcze wcelować. Nie wiem, jakoś przeszła ta kula koło niego i trafiła w ciało po prostu, nie? Bo nie trafiłem w hełm, nie trafiłem mu w hełm. A koleś miał 12 poziom, koleś miał no, słaby hełm, więc gdybym go trafił, to raczej by zginął, nie? Jest 5 minut do wyjścia, widzowie. My musimy naprawdę dość szybko teraz biegnąć. Mamy tylko 5 minut. Znaczy, na szczęście mamy niedaleko do wyjścia. To jest plus. Widzę, że tu jest wszystko przelutowane najprawdopodobniej. Zobaczmy jeszcze tylko szybko tego. Mamy pompę. Pompy weźmiemy to, to i to. To. Bierzemy niebieską strzykawkę na wytrzymałość. Dobra, szybko tylko lutniemy sobie tutaj na tego. Na dropa, czy jest przylutowany, ale raczej tak. Nie, nie jest lutowany. To. Dobra, nie ma miejsca. Dobra, mam 4 minuty, lecimy. Lecimy stąd, mamy tylko 4 minuty. To ogólnie był gracz, tylko skaw. Poskakał mi tutaj przez ten płot. Próbowałem przeskoczyć, ale nie dał rady. No chyba tak, chyba będę elektryka mi się wydaje kładł. Będę elektrykiem mi się wydaje w Tarkowie. Podepnę tu i tam kabel.
Jak ja nie cierpię, jak ktoś mi trafi w tą jedną i tą jedną kochaną nogę normalnie, no. Miałem trochę farta, że jak trafił mnie w tą nogę, że nie trafił potem mnie w klatę, nie? Albo co prawda jeszcze w głowę, bo miał tak na widelcu mnie miał, tak na widelcu. Wystarczyło, żeby trafił po prostu we mnie. A tu mamy gracza z kawa jednego, który po prostu próbował przeskoczyć przez ten... przez... murek, nie? Przez murek potrzebował, ten przez płot chciał przeskoczyć, ale nie udało mu się. Dobra, chodźmy na górę, zobaczymy tamtego snajpera, co ciekawego miał, bo może to będzie snajper tamtego dropu, nie? Przerutował sobie drop, co leciał. Chciał sobie w kierunku wyjścia ich na przykład, nie? Ale wydaje mi się, że raczej nie. Wydaje mi się, że oni mogli być razem po prostu. On coverował ze skałek, a tamten po prostu... O, termo koleś miał. No zobaczcie, termofilca mamy. No ładnie. Ale fajnie w ogóle schodzi słońce, nie?